modzie ekokreatywnej. Dzisiaj, tak jak ostatnio obiecałam, będzie filmik modowy, będzie filmik hollumpeksowy oraz stylizacja z tego hola, rzeczy z tego hola wystylizowane w najnowszych trendach wiosna, lato 2022, bo już zaczyna się nam nowy sezon, powoli już w sklepach i wszędzie zaczynają się pojawiać, wiecie, nowe te trendy, kolory wiosenne, no i najwyższy czas w to pójść. Kochani, tak jak ostatnio mówiłam w tym vlogu o pomocy dla, wiecie, dla emigrantów z Ukrainy, właśnie będę Wam też dawać krótkie relacje, co się dzieje, jakiś update tego, co tutaj robimy, właśnie jaką akcję podjęliśmy. No, ale głównie ten temat jednak będzie właśnie związany z modą, z second handami jak zwykle, także zapraszam Was serdecznie. I kochani, jeszcze chcę Was namówić do zasubskrybowania kanału i polubienia filmiku, ale też bardzo Was proszę, szczególnie w tym teraz okresie, oglądajcie reklamy na kanale. Wiem, że to jest denerwujące, ja też często pomijam reklamy, jeśli nie mam czasu, ale wiedzcie o tym, że te reklamy pozwalają kanałowi się utrzymać. To jest tak, że oglądając reklamy, my, youtuberzy, dostajemy z tego jakieś pieniądze. No i pomaga nam to nie tylko rozwijać kanał, w moim przypadku, w przypadku takich mniejszych jeszcze youtuberów, z mało jeszcze rozwiniętą widownią, to po prostu pomaga nam trochę zamortyzować koszty tych programów, bo ja jeszcze nie zarabiam na przykład na tyle, ażeby faktycznie mieć dochód, ale dzięki na przykład temu, że oglądacie te reklamy, mogę po prostu spłacić sobie kredyt za komputer, który na przykład musiałam wziąć, żeby dalej robić te filmiki, żeby polepszyć jakość tych filmów, żeby być bardziej efektywną w mojej pracy. No i chcę rozwijać ten kanał, chcę być jeszcze bardziej eko, chciałabym, żeby to wszystko miało wpływ na nasze środowisko, na nasz świat i mam nadzieję, że i Wy tego chcecie, więc wspierajcie mnie, bardzo proszę w ten sposób, a dodatkowo jeszcze teraz, szczerze Wam powiem, dosyć dużo pieniędzy, oczywiście nie tylko ja, bo i inni ludzie wokół, ale między innymi też ja wydaję na te akcje charytatywne, pomagamy, wiecie, przekazałam dużą część swoich ubrań, nawet tych, z których mogłam mieć dochód na Vinted, na właśnie potrzeby uchodźców, na potrzeby osób, które tutaj potrzebują pomocy. No i dodatkowo, wiecie, czasami też kupujemy jakieś nowe rzeczy, też również z własnych pieniędzy nieraz, ale też wspomagają nas wspaniali ludzie, robimy zbiórki tutaj, żeby móc zakupić bardzo potrzebne rzeczy tym osobom, które nic nie mają. Także na pewno będzie to wielkie wsparcie, bo wiecie, bez Waszego wsparcia, bez tych dochodów z reklamy, no to dalsze jakby rozwijanie działalności po prostu byłoby niemożliwe, bo naprawdę, uwierzcie mi, są związane z tym koszty i w inny sposób tych kosztów nie możemy sobie amortyzować, po prostu. No, ale tak jak mówię, to są na razie małe kwoty, ale te kwoty będą mogły na przykład nam pomóc tutaj też pomagać innym ludziom, także tym bardziej wiedząc, że te pieniążki zostaną też użyte w dobrym celu, między innymi właśnie dla potrzebujących. Bardzo Was proszę, wspomóżcie w tym czasie i oglądajcie te reklamy, nie przewijajcie, zawsze będzie to jakaś pomoc. Kochani, no i mówiłam Wam ostatnio też o tym, że mieliśmy jechać na granicę i rzeczywiście pojechaliśmy. Może wrzucę Wam tutaj krótkie zdjęcie mnie tam właśnie w tym ośrodku, może nie ośrodku, takim centrum zbiorczym dla osób z Ukrainy, no i udało nam się przekonać kilka osób, dla których mieliśmy znalezione tutaj domy, ażeby z nami się udały, no i rzeczywiście tym osobom nam się udało pomóc i mam nadzieję, że dalej będzie to dobrze. Trzeba tym osobom pomóc w formalnościach, załatwić dokumenty i wiecie, wszystko to musi być dobrze zrobione, więc jest to i czasochłonne i też środkochłonne. Udało mi się też zebrać troszkę pieniążków wśród znajomych artystów i jutro będę też jechała na zakupy z niektórymi osobami spośród tych, które wiecie, mają potrzeby, no bo wiecie, ludzie wyszli, tak jak w przypadku takich naszych pań, które przywieźliśmy, wyszli z domu w dresie, w jednych butach i z torebką plastikową, z taką siatką i podręczną torbą z dokumentami. Naprawdę tak to wygląda autentycznie i nie wszyscy zdążyli się nawet spakować i na przykład będziemy próbować zakupić nowe buty dla dziewczyny 14-letniej, przemiłej osoby, którą właśnie przywieźliśmy tutaj do jednych państwa, do domu. No i wiecie, po prostu organizujemy tą pomoc, staramy się wszystkie potrzeby takie najpilniejsze tutaj zapewnić, sprostać tym wszystkim zadaniom. Także jest w tym dużo roboty, ale obiecałam filmik, więc filmik jest.
I jeszcze raz bardzo, bardzo będę wdzięczna Wam za wsparcie. Możecie też mi doradzić, czy uważacie, że warto byłoby uaktywnić guzik Wesprzyj kanał, bo być może z tych środków też, jeżeli byście chcieli coś przekazać, moglibyśmy też tutaj tą akcję naszą trochę polepszyć. Jeżeli ktoś z Was uważa, że to jest dobry pomysł i że faktycznie jakieś drobne grosze chociaż mogliby przekazać na tą naszą działalność lokalną, to też bardzo, bardzo proszę Was o komentarze. A tymczasem przechodzimy już do filmu właściwego. No jeszcze na koniec chciałam się tylko odnieść do krytyki, która się pojawiła na YouTubie. Wielu YouTuberów zostało zaatakowanych wręcz taką agresją słowną, że nagrywają dalej programy o swojej tematyce mimo tej sytuacji. No wiecie, jeśli ja mogę się o tym wypowiedzieć. Ja zrobiłam vloga o pomocy dla uchodźców, ale trzeba też zrozumieć, moi drodzy, i mam nadzieję, że rozumiecie to, że to dla niektórych osób to jest praca. No i od Was, od normalnych obywateli nikt nie oczekuje, że rzucicie swoją pracę nagle i będziecie robić coś innego i będziecie pomagać, a nie będziecie mieć dochodu, bo kochani, bez uzyskania dochodu my nie możemy nic zrobić. Owszem, możemy pójść jako wolontariusze, ale my nie będziemy mieć za co utrzymać swoich rodzin i w związku z tym nie będziemy mogli też w żaden sposób pomóc innym. Także trzeba to jakby mieć też trochę empatii, że ktoś robi taką tematykę, jego widzowie oczekują pewnej tematyki filmów. Nieważne, czy ta tematyka jest poważna, czy niepoważna, ale jeżeli taka osoba, dajmy na to nawet na jakiś czas przerwie nagrywanie tych filmów, no to może być tak, że straci widzów, straci też te wszystkie maszyny, które to obliczają, które nas umiejscowiają na stronach, które pomagają nam uzyskać wyświetlenia. To jest bezlitosna maszyna i wystarczy czasem raz, dwa razy czegoś nie wstawić, wypaść z pewnego rytmu i po prostu przestajemy się tyle wyświetlać i obniża się nam dochód, w związku z tym jakby spada sens robienia tego co robimy, więc to nie jest takie proste, jakby się wydało, po prostu przestań. To nie jest rozrywka, tylko dla wielu osób to jest po prostu praca, taka jak niektórzy idą do biura, czy idą do szkoły, czy jak ja na przykład pracuję w szkole. Dla mnie te programy jeszcze na razie to jest w dużym stopniu przyjemność i hobby, ale dla wielu osób to jest po prostu ich codzienny chleb, więc nie możemy od nich mieć takich nierealistycznych oczekiwań, że oni mają przestać wszystko i nagle działać jak w żałobie. Także ja jestem tego samego zdania, a bardziej pomożemy robiąc to, co robimy i przy okazji robiąc jeszcze jakieś dodatkowe akcje, bo możemy mieć wpływ na przykład na Wasze opinie, na Waszą chęć pomocy. Także myślę, że to jest najważniejsze w tym i skupmy się na pozytywach, a nie na krytykowaniu innych, bo lepiej zawsze łatwiej dojrzeć głowę wokół bliźniego niż belkę w swoim, jak to mówią Anglicy. Nie wiem, czy to było doskonałe tłumaczenie, ale idziemy dalej. Kochani, pokażę Wam najpierw kilka rzeczy, które kupiłam do hola, ale które przekazałam dalej. No i zobaczcie, tutaj w jednym miejscu pokazuję Wam bluzę z Top Shopu, taką żółtą w nowych trendach, którą miałam zamiar Wam pokazać tutaj w stylówach, ale nasza właśnie nowa, powiedzmy, podopieczna, 14-letnia, bardzo potrzebuje ubrań, bo tak jak mówię, wyszła z domu w dresie, w jednym ubraniu i zdecydowałam się tą bluzę nową jej przekazać, tak jak i też kilka innych rzeczy, które były przewidziane do programu, tak jak mój też ulubiony szlafrok, ale wiecie, ja mam 3 szlafroki i nawet jeśli mam swój ulubiony, a wiem, że to jest coś dosyć nowego, fajnego, no to przekazuję to uchodźcom, przekazuję to ludziom bardziej potrzebującym. No bo wiecie, to nie chodzi o to, żeby się popisywać, tylko trochę szacunku też. I to jest też moja odezwa do Was. Nie dawajcie jakichś starych szmat znoszonych, bo to poniża godność ludzką. Wiecie, rzeczy, które się nadają do wyrzucenia, to nie nadają się dla uchodźców. One się nadają do wyrzucenia albo na pocięcie, na szmatki do polerowania, a nie żeby oddać to drugiej osobie, bo to nie chodzi o to, żeby te osoby wyglądały jak bezdomni i byle co na siebie włożyły. Tutaj chodzi też o to, że te osoby możemy wesprzeć czymś właśnie dobrym, nawet lepszym niż my mamy, bo dla nich to będzie szczególna radość, dla nich to będzie jakieś, może ta chwila właśnie tej radości w tej całej biedzie. Także pomyślcie o tym, że właśnie ta jakość tu jest też ważna. To nie chodzi o to, żeby dać stare swoje buty komuś, tylko na przykład zebrać i kupić komuś nowe buty, nawet dobre buty. Nawet takie buty, na które być może my byśmy przeoszczędzili, bo oni to szczególnie docenią w tej sytuacji, w której są, że po prostu będą mieli tą
tą nadzieję, to jednak wiecie, to coś pozytywnego, coś fajnego. Ale dobra, każdy robi jak chce, ja nie będę tutaj agitować, ale ja mam takie podejście osobiście, także idziemy dalej. Kochani, no i pokażę Wam teraz kilka takich gadżetów, które kupiłam i w ogóle nowa formuła filmiku dzisiaj. Będę pokazywać najpierw wszystkie rzeczy, które kupiłam, krótko opowiem, a później pokażę je Wam w stylówkach, omawiając nowe trendy i to będą właśnie takie modne, trendowe zestawienia na ten sezon z tymi rzeczami, które tutaj widzicie, więc najpierw wszystkie pokazuję. Pokazuję Wam tam przebiteczkę, kupiłam sobie prześliczne pudełko, to jest taki pillbox, a zresztą jest tam dla Was krótki filmik, zobaczcie. Kochani, zobaczcie. Kupiłam taki pillbox, to znaczy to jest pillbox, to jest pudełko na pigułki, po prostu jest prześliczny, z takiego złotego metalu. Nie wiem, czy to jest tylko pokrywane takim kolorem, czy to jest, no chyba to jest w całości takie w kolorze złotym. Już Wam pokazuję w środku, tylko to lewą ręką nie umiem tego otworzyć, bo to jest chyba dla praworęcznych przypisane. O, w ten sposób. I zobaczcie, on jest w ogóle nowy, kosztował dosłownie grosze, kilka złotych. No i właśnie tak jak mówiłam, z tego pillboxa zamierzałam sobie zrobić taki pojemniczek na błyszczyki. No i zobaczcie, jak to tutaj otwieram i faktycznie to jest przepiękna rzecz. I włożyłam sobie do tego masło Shea, którym można wszystko natłuścić, jak wiadomo, i dłonie, i ręce, i usta na przykład. Włożyłam sobie błyszczyk, taki konkretnie balsam do ust koloryzujący od Taupy oraz tam z boku był też krem do rąk, taki balsam, ale teraz już go zużyłam. Super praktyczna rzecz, bardzo uniwersalna i przepięknie to wygląda. Jestem zachwycona tym gadżetem za kilka złotych. Pokażę Wam teraz, jakie mi się dzisiaj udało kupić fajne takie dodatki właśnie do stylizacji, do garderoby. Ostatnio też mam zajawkę na vintage biżuterię, na taką ładną biżuterię. Być może, jeśli będziecie chcieli, jeśli wyrazicie chęć, zrobię dla Was taki programik też z moją mamą o vintage biżuterii, ale myślałam też o takim programie haul biżuterii i wybieranie, oglądanie, co z tego jest fajne. No, jeżeli Wam się taki temat podoba, to piszcie, to chętnie zrobię Wam taki filmik. Zobaczcie, mam tutaj taki, pokazuję Wam też przebitek. Najpierw zobaczcie go na żywo. Taki przepiękny wisiorek. To jest taki jakby taki keyring, czyli jak to się mówi po polsku? Brelok. Brelok, który ma fajne, takie modne teraz kolory. I pokazuję Wam tam bardzo bliskich zbliżeniach taki filmik. To jest ze szkła, z artystycznego, ręcznie wytwarzanego szkła. To nie jest żaden plastik, to nie są plastikowe paciorki takie dziadowskie, tylko to jest bardzo porządny łańcuszek ze szklanymi i właśnie dokładnie ręcznie wytwarzanymi koralikami ze szkła. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Jest po prostu prześliczny gadżecik, kosztował 5 zł i będzie świetną przywieszką do torebki, którą zobaczycie w stylizacjach. Za chwilę Wam to pokażę, jak to wygląda. O, zobaczcie, tutaj mam tą designerską, może nie designerską, ale taką firmy, takiej dobrej firmy, Beck Zondergaard skandynawskiej. No i tutaj był bardzo nieciekawy uchwyt do tego, bo był popękany, to jest skórzana torebka, w przepięknym, modnym kolorze. No i popękany, tak jak mówię, był uchwyt. Musiałam go tutaj odciąć i przyczepiłam do niego bardzo fajny, taki jakościowy łańcuszek jako trzymanie. I właśnie zamierzam jeszcze jako taki dodatkowy gadżet, taką ozdobę, przyczepić tutaj ten... tak sobie pomyślałam, że to będzie fajnie wyglądało. Przyczepić tutaj ten... Widzicie, jak świetnie pasuje? Ten brelok. Uważam, że to będzie bardzo ładna ozdoba i będzie też fajnym gadżetem, bo zobaczcie, jak to fajnie wygląda. O, jak się to będzie tak nosiło. Według mnie naprawdę, naprawdę super, super to wygląda. Bardzo tak artystycznie teraz i... No i mega mi się podoba pomysł z tymi artystycznymi koralikami jako ozdoba tej torebki. Później jak się to nosi, będzie sobie to może też tak zwisać, jak do ręki ją weźmiemy. No po prostu bardzo mi się spodobał ten pomysł. I jak zobaczyłam ten brelok, to się bardzo ucieszyłam, bo takie jakościowe rzeczy artystyczne są normalnie w sklepach naprawdę drogie i często po prostu za normalną cenę bym sobie tego nie kupiła, a tutaj w lumpeksie taki śliczny, taka śliczna ozdoba. Kupiłam też bardzo podobnym stylu, być może ta sama osoba to przekazała, taki...
taką jakby broszkę, agrafkę z takimi przywieszkami również właśnie z tego artystycznego szkła. Jest tu też taka rączka z napisem handmade, ręcznie robione. Także naprawdę fajna rzecz. Jest tu też taki vintage koralik, prócz tych korali ręcznie robionych ze szkła artystycznego. Super rzecz i też postaram się to Wam wystylizować. Będzie to też bardzo fajny gadżet do przypięcia do torebki albo do żakietu, ale na przykład do torebki. Też może świetnie wyglądać na jakichś kolorowych stylizacji. Także takie gadżety mi się udało kupić. Pokażę Wam, tu jeszcze mam oprawkę na paszport angielski. Akurat właśnie kupiłam dla tej dziewczyny z Ukrainy. Skórzana oprawka na paszport. Właśnie załatwiamy paszport, więc będzie to fajny dodatek, bardzo praktyczny. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. No i teraz pokażę Wam najpierw gadżety właśnie, tak jak mówię, czyli teraz idą torebki w modnych trendach. Te torebki, jak już mówiłam, zobaczycie zaraz w stylówkach, w które będę wskakiwać zaraz po tej prezentacji. Przepiękna vintage torebka w takim wzorze zeberkowym. BG. Nie wiem, co to za marka, ale jest to jakaś prawdopodobnie czy włoska torebka, czy coś takiego. Zobaczcie, to jest naturalne takie jakby futro. Wiadomo, no to nie jest akurat... Oczywiście, że to nie jest żadnej zebry, to jest tylko print. To jest na print, na drukowany wzór. Brąz, ciemny brąz i biały. Taki naturalny biały z takim krótkim paskiem torebka. Naprawdę fajna torebka, słuchajcie. Zobaczycie zaraz w modnych właśnie zestawieniach wzorów tego sezonu. Dużo jest właśnie tego typu wzorów, a jeszcze łączenia wzorów różnego typu zwierzęcych i innych. Także mam nadzieję, że dzisiejsze stylizacje Was zainspirują. Nawet do tego stroju, w którym jestem, uważam, że ta torebka całkiem fajnie wygląda przez kontrast i jest świetnej jakości. Naprawdę, to jest przepiękna skórka. Bardzo mi się spodobała właśnie na lato do tego stylu safari. Kolejna rzecz dzisiejsza, ojej, oczywiście musiała pospadać. To jest taka torebka z rodzaju, który ja bardzo, bardzo lubię. Mianowicie to jest torebka z aksamitu w takim bardzo różowym, fioletowo-różowym wręcz kolorze. Taka, nie wiem nawet jak to nazwać, taki amarant, fuksja, kolor biskupi. Chyba najbliżej to jest koloru biskupiego z bardzo porządnym łańcuchem. No i tutaj jest taki uchwyt na końcu tego. Można to trzymać zarówno w taki sposób, jak i właśnie na długim pasku. I zobaczcie, jaki fajny wzór ma ta torebka, spikowana w taki wzorek. I bardzo fajne jest też to z przodu. Podoba mi się taki jakościowy detal, bardzo, bardzo fajnie zrobiony na końcu tej torebki z tymi wiszącymi łańcuszkami. Jest też bardzo porządna w środku. W ogóle ona jest nowa, to jest Big Bok. Zobaczcie, czyściusieńka, tak jakby ktoś po prostu dostał albo kupił i, no i po prostu ją od razu oddał. Także jestem mega zadowolona i zaraz zobaczycie, jak fajnie będzie ona grała w nowych trendach i w stylizacjach, które Wam pokażę. Jeszcze Wam oczywiście będę o tym wszystkim mówić. Kolejny gadżet to rajstopy bardzo dobrej marki, słuchajcie, rajstopy Falke. Bordowo-fioletowy kolor taki i to są rajstopy ażurowe, zobaczycie je oczywiście w stylówce. Pokazuję tu tylko okładkę, one kosztowały mnie 5 zł dokładnie. No i oczywiście, że takie rajstopy byłyby dużo, dużo droższe, tutaj jest cena 19 euro oryginalna. Kolejna rzecz, którą mi się udało kupić, a dawno już szukałam, to jest body. I to jest body New Look, więc nie jakaś mega firma. 38 rozmiar, jest idealne na mnie. Z takim lekkim dekoltem w bordowym kolorze i fajnie tutaj tak profilowane, trochę gorsetowo. Bardzo fajna rzecz, ja miałam takie body bordowe za małe, trochę już wcześniej musiałam je oddać, a teraz kupiłam sobie właśnie takie nowe w śliwkowym kolorze, super i w ogóle teraz wszystkie fiolety i tego typu kolory są bardzo modne, co za chwileczkę Wam pokażę oczywiście. Moi drodzy, idziemy dalej. Kolejna rzecz to spodnie z czystej wełny, vintage'owe firmy Jaeger. Zobaczcie, jak zobaczycie kiedyś tą firmę, to jest Made in Great Britain. Tak wygląda metka. Super marka, 100% wełna spodnie i podszewka 100% wiskoza. Oczywiście jest napisane nie prać w wodzie, ale rzecz jasna, ja to w chłodnej wodzie wyprałam, odprasowałam, tu jeszcze było urwane to podłożenie, było po prostu odprute, z jednej strony musiałam to przyszywać ręcznie, ale przepięknie wykonane spodnie, one w ogóle nie mają zamka, zobaczcie, to jest zrobione na taki zakład tutaj,
jest haftka, jest guzik. O, i zobaczcie, i to jest zrobione taki duży zakład w środku, że nie potrzeba zamka, bo jak to się zapnie, to tu się nic nie otwiera, jest na guzik elegancko zapięte. No i oczywiście super modny w tym sezonie różowy kolor. No i to są szerokie, takie spodnie, kuloty. Naprawdę piękne. No ta wełna mnie zachwyca, w ogóle śliczny kolor, bardzo fajny krój i materiał. No i oczywiście, że zaraz je zobaczycie, a zobaczycie je między innymi z tą torebką z zeszłego roku kalendarzowego, też w taką pikowaną, i ona jest w identycznym kolorze, zobaczcie jak te spodnie. Będziemy to zestawiać w różnych takich fajnych wersjach kolorystycznych. Dobra, kolejna rzecz to sukienka Noa, o tej firmie Wam ostatnio mówiłam, rozmiar M z czystego jedwabiu, i ta sukienka jest bez podszewki, więc będę tutaj halkę do niej mierzyć. Ma tutaj na rękawach takie guziczki, bardzo piękny kolor, taka kość słoniowa z takim lekkim abstrakcyjnym wzorkiem. Abstrakcyjne wzory są jak najbardziej modne. Ma bardzo fajny taki jakby koronkowy pas, który się okręca i wiąże, bo to jest sukienka kopertowa. No oczywiście bez halki się jej nie da nosić, bo jak widzicie jest całkiem prawie przezroczysta, ale właśnie będziemy ją stylizować i stylizować też w modnych trendach. Także super zakup, i kosztowała mnie ta sukienka około 20 zł. No ale to jest jedwab, bardzo dobrej jakości marka, super. Kolejna rzecz to bluzka za 2 zł z czystego jedwabiu. No i bardzo fajny kolor, który pasuje mi do jednych z moich spodni takich modnych. Takie też modne marszczone rękawki, tutaj zobaczcie, na ramionach. Ten wzorek jest bardzo ciekawy, trochę taki zwierzęcy, trochę taki abstrakcyjny z drugiej strony, więc też będzie trendowy jak najbardziej. No i koszula jest super elegancka, przepiękna moim zdaniem, pięknej jakości jedwab. Zaraz zobaczycie mnie w niej w jakichś zestawieniach. Aha, no i oczywiście dwie sukienki, które zostały mi na koniec. Patrzę, czy jeszcze coś tutaj było, ale chyba te sukienki to będzie końcówka już moich zakupów. Sukienka, którą mam na sobie, to jest nowiutka sukienka. Mogę Wam jeszcze pokazać metkę, o. Jest sukienka z metką włoska. I właśnie to jest to, co Wam mówiłam, ten włoski jedwab. To jest jedwab i wiskoza. I ona się składa jakby z dwóch warstw. Zobaczcie, pokażę Wam to od razu. Pod spodem jest jakby taka sukienka normalna z jedwabiem na wierzchu. Taka dwuwarstwowa. Tutaj kopertowa u góry. Ja sobie ją spiłam broszką, bo nie lubię, jak mi się tutaj niekontrolowanie otwiera dekolt. No i ona ma jakby przyszyty taki sweterek do tego z guziczkiem, z takiej masy perłowej, także superowe. Była nowa, kosztowała oryginalnie 35 zł w tym lumpeksie, ale wiecie co, tutaj była z tyłu poodpruwana trochę, nie zepsuta, tylko na szwie się rozpruła. No i wytargowałam kolejną dychę obniżki, więc zapłaciłam 24 zł za tą sukienkę. No i to jest sukienka z jedwabiu, która będzie cudowna teraz na wiosnę. Kocham ten styl, po prostu kocham ten styl. Bardzo lubię tego typu rzeczy właśnie. Zaraz Wam pokażę w stylówce z dodatkami tą sukienkę, a tymczasem no, tyle o niej, bo jest mega wygodna i to jest właśnie jeden z moich ulubionych stylów ubrań. No i ostatnia rzecz to jest sukienka również i też z tego samego sklepu, to są ciuchy na Lily Venedy z nowej dostawy. Kosztowała ta sukienka 3 zł, jedwab na wiskozowo-jedwabnej podszewce, też to jest właśnie włoska marka, coś tu pisze? Nie, tylko Made in Italy, dokładnie, ta sama historia, zobaczcie, na takim plecionym, bawełnianym tutaj jakby pasku, i ona jest taka luźniusieńka, bez żadnych wcięć, tu marszczona u góry, bardzo fajnie wygląda i bardzo mega fajnie będzie na wieczór w lecie wyglądać do jakiegoś długiego wisiora, zaraz to zobaczycie zresztą. Nie będę mówić hop, bo sami się przekonacie. W każdym razie przepiękna rzecz za 3 zł, bo to była sukienka na wagę. No, nie wiem czemu jej nikt nie kupił, mega jakość, przepiękny materiał, bardzo wygodne, bardzo luźniutkie i w ogóle człowiek tego nie czuje w lecie. To jest coś takiego, co ja kocham nosić właśnie w lecie. No i kochani, teraz będziemy przechodzić już do stylówek w nowych trendach, powiem Wam coś o tych trendach i od razu pokażę Wam ciuchy. Pierwszym z tych trendów to będzie Color Clash, czyli
ostre zestawienia kolorów, to już było w zeszłym roku, a teraz jeszcze bardziej jest. No i na przykład ta sukienka, którą mam na sobie, będzie świetnie wyglądała właśnie z bardzo jaskrawym kolorem do tego. I na przykład, zobaczcie, ja bym właśnie do tego wybrała coś takiego ostrego, jak taka torebka. Zobaczcie, jak super wygląda taki ciemny, stonowany kolor do takiego jaskrawego koloru. Ta zresztą druga różowa torebka też super by do tego wyglądała. Złoty łańcuch nam tu trochę rozświetli sytuację, no i ten kolor ożywia całą stylówę. Do tego możemy sobie dobrać fajną biżuterię. Jak najbardziej, ja bym do tego jeszcze jakiś różowy płaszczyk na przykład jak najbardziej włożyła, ale już nawet sama ta torebka robi moim zdaniem robotę. No i właśnie tak fajnie jest zestawiać, żeby nie było nudno, z modnymi w tym sezonie kolorami, z różem, z żółcią, z fioletem. Możecie sobie jednym dodatkiem całkowicie zmienić stylówę. Dobra, wskakujemy w następną stylówę. No i kochani, jestem w kolejnym zestawie. Wody, które widzieliście przed chwilą, bordowe, takie śliwkowe, rajstopy, te właśnie siatkowe, te koronkowe, z falkę. I do tego vintage buty, vintage pasek i te spodnie różowe z wełny. Te kuloty. No i to jest ten kolor sezonu. Jeden z trzech takich głównych, które w tym czterech powiedzmy takich głównych róż. Wszelkie odcienie różu są super, super modne. I postanowiłam pierwszy zestaw Wam ten pokazać, taki jeszcze trochę bardziej na wiosnę niż na lato, z rajstopami. Mi się wydaje, że super wygląda, róż do wszystkiego pasuje. No i to też jest trochę, wiecie, fioletowo-różowej gamie, więc jakby cały ten strój nawiązuje do trendów sezonu. No i bardzo mi się podoba krój tych spodni. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, ale mnie się mega podoba. Oczywiście do tego torebka, więc ja tutaj idę od razu full, czyli w kolor różowy dalej. Idziemy róż do kwadratu, żakiet do tego jak najbardziej, czy różowy, czy bordowy, też super będzie wyglądał, żeby już zrobić całościową stylówę. No i tak to wygląda, kochani. Czyli tutaj wszelkie różowe rzeczy, za chwilę pokażę Wam też całe różowe zestawienie. No i kolejna styluwa. No i kochani, kolejny zestaw Total Pink, czyli teraz mamy tą najmodniejszą wersję, czyli wszystko w różu. W różnych odcieniach różu, czemu nie? Może być jaśniejszy, ciemniejszy. Teraz to nie ma takiego znaczenia. No i zobaczcie, mam na sobie tą jedwabną, wełnianą bluzeczkę z Rosamund właśnie, z ostatniego hola. Vintage'owy pasek, który moim zdaniem tutaj super właśnie jest łącznikiem między spodniami a tą koszulką i też ma taką fakturę ciekawą, vintage pasek. Spodnie z wełny, te kuloty właśnie, Jägera. No i mam tutaj do tego tą samą torebkę, bo ta torebka mi się do tego po prostu podoba. Fajny strój na lato, bardzo przewiewny, wiecie, taka cieniutka wełna to jest super, bo ona nigdy nie grzeje. A właśnie jest taka oddychająca i człowiek się super w niej czuje, bo to jest bardzo, bardzo przewiewne, cienkie, no i świetnej jakości, zdrowe dla nas, bardzo wygodne. I zauważcie, że mam też na sobie takie klapeczki,
włoskie skórzane w identycznym kolorze, z bardzo modnym tym obcasikiem, takim mini obcasikiem, takim tym Kitten Heel. Także, o, jeszcze mi się coś tu osadza, przepraszam, jakieś śmieci się do mnie przykleiły. No i tak, kochani, cała różowa stylowa. Teraz pójdziemy właśnie w kolory. Uwaga! No i tak, cały luk zielony, kochani. Zauważyłam, że w sieciówkach teraz w niektórych miejscach jest tak zielono, że aż oczy bolą. Jest mnóstwo tego zielonego koloru, będzie bardzo, bardzo modny. No i tak, moja wersja jest różne odcienie zieleni. Mnie się takie połączenia mega podobają. Pasek nawiązuje do torebki kolorem. Torebka jest taka vintage, lekko skórzana. Buty trochę bardziej kaki, ale też mają takie ozdoby trochę łańcuchowe, które też tutaj fajnie moim zdaniem wyglądają. No i spodnie miętowe, zielona trawiasta bluzka, typowy taki właśnie zielony strój, trochę lata 70, bo te spodnie są takie luźniejsze, prawda? Teraz modne mega. No i jedwabna bluzka do tego, więc jakość jest zachowana. Ale teraz zobaczycie te color clash, czyli nie dość, że zielony, i to jeszcze dodatkowo fioletowo-różowe dodatki, bo właśnie te zestawienia ostrych kolorów są teraz na super na topie. Super na topie są. Czyli, a wiecie, różowy, taki amarantowy, ciemny róż i zieleń w różnych odcieniach, zależnie od tonacji, będą właśnie tymi przeciwstawnymi kolorami, które najbardziej będą do siebie pasować. Więc wskakuję w stylówkę teraz, która jest połączeniem dwóch kontrastowych barw. No i jestem, kochani. Uważam, że to jest niesamowicie świeże połączenie. Bardzo takie z jednej strony ekstrawaganckie, a z drugiej strony pięknie wygląda. Dla mnie to zestawienie jest po prostu piękne. Piękne kolory, już Wam się pokazuje w całej okazałości. No i oczywiście tutaj pasek nawiązuje kolorystycznie do torebki. Kolory złote ze sobą pasują jak najbardziej. I dwa rodzaje zieleni. Aż się chce wiosny w takim stroju, wiecie co? To tak pobudza te kolory. Ja się nie dziwię, że po tym całym okresie pandemii te kolory tak wróciły do łask, bo ludzie potrzebują tej pozytywnej energii, a jeszcze teraz przy tej wojnie i może nie wojnie jeszcze, ale no przy tej wojnie, nie da się inaczej tego powiedzieć, no to po prostu człowiek tak się dołuje, że trzeba trochę sobie dodać tej energii. Trzeba się troszkę ożywić, trzeba się trochę tego pozytywu sobie dodać, chociaż podejrzewam z drugiej strony, że będą teraz trendy militarne w modzie, na pewno nawet tak będzie, bo zawsze są wpływy sytuacji ogólnoświatowej na trendy, tak jak było z pandemią też. Okej, i wskakujemy w następny kolor. No, i kolejny kolor i mamy oczywiście pomarańcz, jeden z głównych kolorów sezonu. Kochani, połączenia z tym biskupim, oczywiście pasek i torebka znowu się przydadzą, bo to połączenie po prostu jest już tak energetyzujące, jak tropikalne owoce. No i zobaczcie, połączyłam tą pomarańczową, mega modny kolor, sukienkę, z tym amarantem, pasek, torebka nowa i sandałki, które mają taki sam kolor, takie bardzo ozdobne, co prawda, też na modnym obcasiku. A teraz ta sama
sukienka też pomarańczy z innym zestawieniem kolorystycznym, ale też w trendzie Color Clash. Uwaga! Jestem! No i to jest takie zestawienie ostatnie z tą sukienką. Żółty z pomarańczowym, no też owocowe, super wesołe zestawienie. No i kochani, ta torebka, którą zreanimowałam, z tym wisiorkiem, również z żółtym tutaj, z żółtą przywieszką, będzie stanowiła taki dodatek. Żółte buciki, to są takie moje baleriny włoskie i pleciony żółty pasek, także też mi się mega to podoba. To jest takie bardziej na luzie, płaskie buty, wygodne, można w tym już iść na spacer po mieście, długo nawet chodzić, bo te baleriny skórzone są mega wygodne, nawet na gołą stopę. No i strasznie fajnie na mnie wpływają te połączenia kolorów. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, czy Wam się podobają takie modne teraz zestawienia, bo ja uważam, że ta moda jest bardzo fajna i daje duże pole do popisu właśnie w łączeniu kolorów i w zabawie modą. Będzie jeszcze wersja z żakietem. No i mega energetyzujący żakiet Zary do tego, który ma właśnie te kolory w sobie i też jest taki cały clash, czyli cały jest taki, wiecie, zestawienia ostre kolorów. Moi drodzy, w dodatku oczywiście modne wzory kwiatowe i to właśnie takie wyraziste wzory kwiatowe. No i zobaczcie, ten żakiet spełnia te wszystkie wymogi. Dobra, wskakujemy w jeszcze kolejny kolor sezonu. No, kolejne zestawienie niebieskie i to jest ta bluzka jedwabna supermarki, ale jest na mnie za mała, jak widzicie. To jest bluzka, którą kupiłam z myślą o mamie lub przyjaciółce. Przepiękny wzór i kolor. Trochę ma za krótkie na mnie rękawy i tak minimalnie mam tutaj takie... Nie czuję komfortu w tych ramionach. W sensie, widzicie, nie naciąga się, ale ja czuję, że to jest tak jakby o jeden rozmiar na mnie za małe. No i zestawiłam to z tym amarantem czy z tym biskupim, bo na zasadzie tych color clash. Niebieski niby już w tym sezonie minimalnie mniej modny, ale jak zestawimy to z innym modnym kolorem na zasadzie kontrastu, będzie dalej super, super trendy i będzie pięknie wyglądać. Jeszcze włożę dla Was niebieski żakiet do tego. Bardzo Was przepraszam za moje włosy dzisiaj, ale jest od kilku dni strasznie suche powietrze i tak elektryzują mi się niesamowicie włosy, że nie da się ich w ogóle nic z nimi zrobić. No i dobrze, kochani, kolejny kolor, kolejny zestaw. I ostatnie z żółcią zestawienie. No i widzicie, tym razem do czerni. Ta sukienka jedwabna, ona by była na wieczór, ale to jest takie trochę dzienne zestawienie. Można sobie zmienić dodatki później wieczorem i już jest impreza. Dać tutaj fajny, duży wisior i na przykład jakąś złotą torebkę, wysokie szpilki i już będzie inny zestaw, a z żółtym mamy znowu ten modny Color Clash, czyli znowu zestawienie kontrastujących płaszczyzn kolorów. O! Color Blocking to też się nazywa inaczej. Super wygodna ta sukienka na lato i zobaczcie, nieprzypadkowo tu jest plecionka, a też do tego włożyłam ten żółty pleciony pasek. Pokażę Wam to jeszcze teraz z moimi sandałami od Ferragamo, ale już nie będę zmieniać dodatków. Elegancka zawieszka może też upiększyć sukienkę taką na wersję wieczorową. Oczywiście to jest sukienka w wersji wieczorowej, takiej typowo wakacyjnej, bo ona jest taka mega luźna, wygodniutka jest, jak jest upał. Więc to jest typowo właśnie taki ciuch wakacyjny.
Można też zupełnie szykownie na wieczór pobawić się z zeberką i dodać do takiej czarnej, eleganckiej sukienki mocny akcent wzorkowany. Też wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie. No i dobra, teraz ostatni kolor sezonu i w ogóle ostatni akcent, ostatni trend kolorystyczny w tym filmiku. No i ostatni dziś zestaw. W zasadzie oprócz torebki i tej broszki to tu nic nowego nie ma, bo to są rzeczy moje stare i z poprzednich vlogów, ale te szarawary będą przeze mnie mega dużo noszone i trend jest w nowym kolorze fioletowym. W zasadzie kolor fioletowy nie jest oczywiście nowy, ale jest ten trend teraz, wiecie. Właśnie zawsze jak potrzebuję sobie przypomnieć jakąś nazwę, to zapominam ją, mniejsza z tym, napiszę Wam na ekranie. Generalnie chodzi o odcienie koloru fioletowego i jak wiecie, mam dużo takich rzeczy. O, tu są przykłady. Ostatnio widzieliście spodnie aksamitne z tą designerską, przepiękną, ręcznie szytą bluzką. Mam też taką przecudowną koszulę, która jest idealnie właśnie w tym trendzie kolorystycznym, którego nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Nie wiem dlaczego, czasem jest taka nazwa, która mi w ogóle nie utkwi w pamięci. Mniejsza z tym, wiemy o co chodzi wszyscy. No i tutaj do tych szarowarów dobrałam moją taką jedwabną, bawełnianą bluzeczkę. Super, moim zdaniem tego fajnie wygląda, to jest odcień koloru fioletowego oczywiście, a ponieważ torebka i buty mają w sobie róż i czerwień, a takie powiedzmy bordo, to ta broszka tutaj, którą Wam pokazywałam w przebitkach, z bordowym takim wisiorkiem też fajnie tak zabawnie wygląda. Dodatkowo chcę Wam pokazać, że właśnie do tego stroju mega pasują mi te bransoletki z ostatnich filmików, które pokazywałam Wam z naturalnymi kamieniami i z takimi ręcznie robionymi. Mam też taką przepiękną z agatów fioletowych bransoletkę. No i te tutaj nawiązują do stylu tych bransoletek i tych właśnie tych koralików takich artystycznych. No i do tego taka mocna amarantowa torebka. Dlaczego nie? Też odcień fioletu, różu fioletu. Buty też w stylu takim właśnie indyjskim, jakby z tymi kamyczkami. Taki festiwalowy styl. Wiem, że niektórzy nie lubią szarowarów, ale ja kocham. No i fiolet jest trudnym kolorem, kochani. Fiolet nie jest łatwy do wystylizowania i może sprawiać, że cera będzie wyglądała nie brzydko, że będziemy wyglądali na zmęczonych, podkreśli sińce pod oczami, także trzeba mieć dobry korektor pod oczy i wyglądać świeżo do tego koloru. No, ale tutaj takie trochę soft kolor, taka wersja delikatniejsza, która może będzie mniej kolidować z naszą cerą. Ja uwielbiam szarowary osobiście, uważam, że są mega stylowe, wygodne i oryginalne. No i kochani, będzie teraz już coś ze wzorami, nie mogę się wysłowić. I to będzie już ostatnia przebitka, więc wskakuję. No i tak, ostatnie zestawienie i tym razem tutaj będą grać główną rolę wzory, czyli safari ciąg dalszy, nowa torebka, sukienka w neutralnym kolorze, w taki abstrakcyjny wzorek, ale jest w takim pięknym, waniliowym kolorze, jak serek śmietankowy. No i zobaczcie, jaki ma piękny krój ta sukienka. Oczywiście pod spodem sukienki mam halkę, tą ostatnio, co Wam mówiłam, że będzie w stylówce pod spodem od Noa Noa. Sukienka też jest od Noa Noa. Nie wiem, czy nawet ta halka nie jest przypadkiem od tej, ale nie, no nie kupiłam tego w tym samym lupeksie, więc chyba nie. Ja trochę sobie tutaj za mocno spięłam tą sukienkę, ale nie chciałam, żeby mi się dekolt rozszedł. Natomiast jak ona jest trochę luźniej spięta, to tutaj mnie nie ciągnie, więc jest dobry rozmiar dla mnie. To jest M-ka w ogóle. No i zobaczcie, przepiękny jedwab, super wzór. No i właśnie takie mam też klapki trochę a la styl safari, z takiej beżowej skóry. Mi się one tak kojarzą. Czyli tak, strój taki neutralny, w ślicznym kolorze, w takim bardzo delikatnym kobiecym stylu i trochę drapieżne dodatki, jak najbardziej.
Można w tym roku bardzo modne połączyć różne motywy i właśnie te takie zebrowo-tygrysowe, bo jest rok tygrysa w ogóle w tym roku, chiński horoskop, będą łączone, a najbardziej właśnie modne są te paskowane safari. No, ale ja bym tutaj na przykład mogła to też połączyć z taką bluzką, gdzieś tutaj ją miałam. A, już gdzieś mi się zapodziała oczywiście pod tym wszystkim. Bluzką w panterkę i na przykład takimi spodniami typu safari, albo no, takimi spodniami szerokimi. No i wtedy mogę na przykład jeszcze do tego trampki w panterkę. No i będzie w ogóle już takie safari do kwadratu. Ale nawet w tym zestawieniu, takim neutralnym, ale z modnym wzorem, moim zdaniem super to wygląda. Pokażę Wam tam od projektanta jakiegoś przebitkę właśnie ze stylem safari, właśnie w te takie zebry, bardzo modną. Uwielbiam takie sukienki po prostu, one wyszczuplają, one po prostu robią fajną sylwetkę, tutaj ładnie kształtują talię, no i tak jak mówię, trochę za mocno spięte na wszelki wypadek, ale fajny, nie za duży dekolt. Idealny materiał na lato, jedwab 100% bardzo dobrej jakości. No i kochani, to już była ostatnia stylowa i taki ostatni trend, bo oczywiście są też trendy inne, które będę pokazywać też w kolejnych filmach wiosennych, ale dzisiaj pierwszy taki duży wzór, czyli właśnie wzór safari, są modne też właśnie abstrakcyjne wzory, są modne kwiaty jak zawsze, będą oczywiście też i takie trendy tutaj, na razie połączenia kolorystyczne i właśnie pierwszy trend wzorkowy, czyli wzór safari na lato. Kochani, do zobaczenia. Następny filmik być może będzie o biżuterii, albo będzie to jakiś filmik typu stylówkowego, tematyczny. Jeszcze nie jestem pewna, ale na pewno będzie już za kilka dni w weekend, więc pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!